pasjonujące premiery. Świetni goście. Ciekawe rozmowy. Ważne tematy. Emocje, dyskusje, fakty. Czyli książki Pruszyńskiego. Miłość, seks, pieniądze. Brzmi jak trójkąt idealny, ale to tylko pozory. Co się kryje za zamkniętymi drzwiami konstancińskich willi i wilanowskich apartamentowców? O tym z autorką książki Kochanki Konstancina, Eweliną Ślotałą. Dzień dobry, Grzegorz Dąbek. Dzień dobry. No właśnie, zanim przejdziemy do tego, co się kryje, to zacznijmy od początku, bo pierwsze zdanie książki jest mocne i ja jako czytelnik nie ukrywam, że ono wybrzmiewa do samej ostatniej strony. Kogo się boisz, wydając tę książkę? Z grubej rury zaczynamy. Prawdę mówiąc, to się nie boję, skoro wydaję. Przerobiłam to wszystko na terapii, aczkolwiek pierwsza książka o żonach była już przerobiona na mojej terapii, więc miałam mniej stresu związanego z wydaniem i z pisaniem. Natomiast druga książka rzeczywiście naruszyła moje strefy nerwowe i nawet wylądowałam w szpitalu z powodu stresu, także... Ale w trakcie pisania, czy już... Już ona miała wyjść na półki? Tak, znaczy nie boję się już takiego momentu, gdzie trafią na półki, tylko to było w trakcie pisania. Jednak ten temat jest dla mnie świeży. Obserwuję to nadal, tak? Żyję tak troszeczkę z boku, ale obserwuję i jakby to było dla mnie bardzo stresujące, no bo to są przykre historie. Tak naprawdę ludzie mając bardzo dużo pieniędzy wcale nie są szczęśliwi z posiadania. Powiedziałem, że pozorny ten trójkąt idealny, dokładnie, prawda? Dokładnie tak. W takim razie, kto powinien się bać tej książki? Zaraz powiem, do czego piję. No, wiadomo, książka musiała być fabularyzowana, ale 90% są to historie prawdziwe, które się dalej toczą i które są obecne w życiu osób opisanych. Także spora część będzie wiedziała, że o kim mowa. O kim mowa, tak, dokładnie. Piję do tego tymi pytaniami, ponieważ czytając twoją książkę miałem wrażenie podwójnej rzeczywistości. Tam jest taki fragment, jak bohaterka udziela wywiadu i zdradza pewne tajemnice i pomyślałem sobie, że przecież cała ta książka to tak naprawdę obnaża w identyczny sposób tę rzeczywistość. Na pozór wydającą się niczym science fiction. Tak, dokładnie. No niestety, tak jak powiedziałam, te historie opisane w książce są, toczą się i no i to jest przykre. Akcja żon Konstancina, czyli tej bestsellerowej pierwszej części, toczyła się głównie w Konstancinie. Tutaj troszkę wracamy do Warszawy i do Wilanowa. Nawet tu sobie zanotowałem taki cytat. Konstancin dał mi kopa, za to Wilanów przyjął mnie z otwartymi ramionami. Tak. No właśnie, kim są w ogóle te tytułowe kochanki? Przede wszystkim są to dziewczyny, które są influencerkami. Pokazują to bogate życie, piękne, kolorowe na Instagramie. Część też jest też byłymi żonami Konstancina, ponieważ właśnie żony Konstancina, które już są po rozwodzie, są bardzo wygodnym rozwiązaniem na kochankę, ponieważ znają standardy. Mają już sporo biżuterii od byłego męża i torebek. I sama tego doświadczyłam, że po moim rozwodzie panowie z Konstancina po prostu, mówiąc kolokwialnie, rzucili się na mnie z propozycjami, tak żebym była stałą kochanką, bo spełniła standardy. Jak i co się dzieje wtedy w głowie takiej osoby? Czyli co się działo w twojej głowie, kiedy padają takie propozycje? No przede wszystkim przed oczami staje mi ich żona i dzieci. Czyli wchodzi empatia. Tak, tak. Bardzo empatycznie podchodziłam do rodzin z Konstancina. A jak w takim razie, jakim kluczem jest przeprowadzana ta rekrutacja, jeśli można tak to nazwać, na kochankę? Przede wszystkim nie może zadawać za dużo pytań. Przykład mojej koleżanki, która właśnie była kochanką, a teraz już jest partnerką, bo mężczyzna się już rozwiódł, no to przede wszystkim musi właśnie nie zadać pytań. I ja kiedyś się zapytałam jej, czym się zajmuje tak naprawdę twój partner. Ona powiedziała, że nie wie.
Była kochanką przez już, jest nadal, tak, przez 15 lat i ona nie wie, czym się zajmuje jej partner, kochany. Science fiction trochę. No, wracamy znowu do tego. Dokładnie tak. Ja właśnie sama się zastanawiam, czy ona po prostu nie chciała powiedzieć, czy ona rzeczywiście nie wie. Im mniej się wie, tym krócej jest się przesłuchiwanym. Mniej wiesz, lepiej śpisz też, prawda? No, dokładnie tak. A jaka jest hierarchia kochanek? Bo o tym też jest sporo i nie każda kochanka jest równa innej kochance. Tak, oczywiście. Wydaje mi się, że akurat tutaj mamy trzy poziomy. No, pierwsza kochanka to jest taka najbiedniejsza, może liczyć właśnie na jakieś małe mieszkanko w centrum. Małe, wyjaśnijmy, zaczyna się od ilu metrów? Tutaj jest naprawdę dosłownie tak, żeby po prostu była wygodna sypialnia i jakaś tam torebka Michaela Korsa na przykład. Więc to jest najbiedniejsza hierarchia. No i później idziemy w górę, tak? Apartamencik na Wilanowie, drogie wyjazdy, drogie torebki typu Chanel, które kosztują kilkadziesiąt tysięcy złotych. No a najwyższa hierarchia to są już właśnie dziewczyny, które głównie wydaje mi się, że też działają na Instagramie i one mogą liczyć już naprawdę na torebki Hermes, wyjazdy na Malediwy i wygodne życie. Sami się chyba złapaliśmy na te słówka, których używamy, bo one bardzo tak uprzedmiotawiają, prawda? Kobiety w ogóle. Też dużo się w obecnych czasach mówi o roli kobiet, o hierarchii kobiet, o ich znaczeniu w ogóle w społeczeństwie. Mnie zaintrygował też fragment w Kochankach Konstancina o zmianach pokoleniowych, jeśli tak to można nazwać, czyli jak mama bohaterki zmienia swoje podejście do przemocowego mężczyzny. Chciałem też o to zapytać, bo myślę, że to jest uderzające. Dyskusja toczy się w społeczeństwie w dzisiejszych czasach, no za żarcie, śmiało można tak powiedzieć, a tu jednak jest takie zderzenie z rzeczywistością, tak? Na czym nam zależy w życiu? Czy chcemy troszkę jakby być uległym, ale mieć to życie lepsze, czy jednak gdzieś idziemy w stronę swojej godności? No, to wszystko zależy od osoby, ale wydaje mi się, że właśnie dziewczyny młode, które są, że tak kolokwialnie, zrobione, dobrze zrobione. Przecież w tej książce tej porobione. Tak. To, no to rzeczywiście jakby traktują to bardzo przedmiotowo, tak? Więc i siebie traktują przedmiotowo. A jak to wygląda z twojej perspektywy? No ja jakby uciekłam, tak, od takiego związku, ale rzeczywiście bardzo wiele lat mnie kosztowało to chodzenie na terapię i właśnie budowanie pewności siebie, ponieważ przemocowe związki kończą się przeważnie tym właśnie, że kobiety są umniejszane przez partnerów i wtedy są bardziej uległe. Ja kilka dni temu doświadczyłem swego rodzaju déjà vu, bo wracałem z pracy taksówką, tu się podzielę taką prywatą, wracałem z pracy taksówką i zapytał kierowca, czy może na głośniku rozmawiać. Nie wiedziałem z kim, no ale się zgodziłem, mówię, czemu nie. I okazało się, nie sądziłem, troszkę się sam wkopałem, mówiąc kolokwialnie, ale nie sądziłem, że będzie to rozmowa o jego wierności i jego, tutaj zacytuję, puszczalskiej żonie. Tu tego się nie spodziewałem, ale mam takie déjà vu, bo tutaj się skupiamy na kobietach i na tych, w cudzysłowie, złych mężczyznach. Jak mi to pokazało ta jazda taksówką i chcąc nie chcąc musiałem słuchać tej rozmowy, więc pokazało, że każdej płci tak naprawdę może to dotyczyć, ale tak zastanawiam się, też pada chyba w pierwszej części w szczególności takie zdanie, że każdy ma swoją cenę, a mnie ciekawi, kiedy przychodzi taki moment, że uświadamiasz sobie, że jednak nie jesteś na sprzedaż. No, przede wszystkim lata terapii, ponieważ tak jak już właśnie wspomniałam, mężczyźni jakby zaczynają tę swoją przemocowość od właśnie zabrania tej pewności siebie i jak już się ją raz zabierze, pozbędzie, to trzeba naprawdę wielu lat, żeby jednak się wzmocnić. No i przede wszystkim właśnie no, to pokazuje, że wydałam dwie książki. Ekranizacja również. No właśnie, o tym jest, za chwilę. Tak, jest już w toku. Także można odejść i być... A co było takim prowodyrem do tego? No bo to myślę, że musi coś mocnego nastąpić, że w końcu nam się coś w tej głowie jakby przestawia. Zmieniamy swoje podejście, myślenie, nastawienie. No w moim przypadku to było dziecko. W momencie, kiedy
rozstawałam się z mężem, to synek miał 3 lata. I teraz ma 8? Tak, teraz ma 8. I po prostu dotarło to do mnie, takie zderzyłam się z tym, że jeżeli dziecko będzie wychowywane w przemocowym związku, to no, również będzie tak w przyszłości traktować swoją żonę, partnerki. Więc to było dla mnie takim ciosem. Powiedziałaś, że 90% zawartości książki to są, przynajmniej treść jest oparta na faktach i to się gdzieś wydarzyło, to ty miałaś z tym styczność, spotkałaś, słyszałaś i tak dalej, i tak dalej. Ja nie ukrywam, że czytając tę drugą część, wydaje mi się, że ona jest chyba mocniejsza niż pierwsza. Naprawdę są takie fragmenty, że można mieć, to będzie najmniej zgrabny komplement, ale jednak takie odruchy wymiotne aż wręcz. Tak. To momentami przypomina bardziej kryminał niż życie w luksusie. No niestety, ale tak to wygląda i mam dalej tak styczność z rodzinami ze względu na szkołę syna. No i niestety, ale muszę oglądać i słuchać różnych rzeczy, które tak dla mnie to już są właśnie abstrakcyjne. Ale w momencie, kiedy kobieta żyje w takim związku, to jakby ona myśli, że to jest normalne. Mhm. Mi rok czasu terapii zajęło dochodzenie do tego, że mój związek nie jest normalny. Więc absolutnie jakby tutaj bronię kobiet, bo one mają poczucie, że po prostu tak jest i nie ma innego wyjścia. No właśnie, z jednej strony się odcinasz, pewnie ta książka też jest swoistą terapią, no bo przelanie na papier swoich doświadczeń to nie lada wyczyn, ale z drugiej strony mieszkasz dalej w dzielnicy Wilanów, warszawskiej dzielnicy Wilanów, tak. Więc po części trochę na własne życzenie masz też styczność dalej z tym światem? Nie, ja jakby kompletnie jestem, tak stoję z boku i po prostu sobie tak stoję i oglądam. I piękny to świat, czy nie? Bo ja tutaj sobie pozwolę, bo ja sobie pozwolę na prywatę. Wilanów znam, natomiast po lekturze pierwszej części, czyli książki żony Konstancina, przeczytaliśmy w ogóle hurtowo z moimi znajomymi. Uwielbiamy tego rodzaju literaturę. I wiesz, co zrobiliśmy? Zebraliśmy się paczką, zapakowaliśmy się do jednego auta i ruszyliśmy kierunek Konstancin. Bo zupełnie inaczej zaczęliśmy patrzeć na to miejsce właśnie po lekturze twojej książce. Ojej, bardzo mi miło. Tak, no. Jestem wzruszona. Ale mówię o tym, że to jest, wiesz, trudne do uwierzenia. I kiedy nawet się mówi, że część tych wydarzeń jest prawdą, część ich przeżyłam na własnej skórze i tak dalej, my nadal jako czytelnicy nie do końca chyba wierzymy, że tak można żyć, tak można funkcjonować. No to bardzo dobrze, bo opisane historie tak nie są normalne, tak? Więc bardzo dobrze, aby tak z boczku właśnie stać i sobie i oglądać. Bezpieczna pozycja, tak. Prawda? W tej książce, w obu częściach, wydaje mi się, że dominującym uczuciem też jest zazdrość. To jest coś takiego, co towarzyszy chyba każdemu, bez względu na płeć w tej książce, bez względu na pozycję, hierarchię i tak dalej, i tak dalej. To jest takie dominujące uczucie, destrukcyjne, czy może motywujące? Bo ta zazdrość może być pozytywna, może być negatywna. No tak, oczywiście. Jeżeli chodzi o kobiety, no to ta zazdrość przeradza się w to, że im jestem chudsza, im więcej mam wypełniaczy i im jestem młodsza, znaczy na niby młodsza. Czyli to jest motywujące dla kobiet, tak? Bo jeżeli nie będzie spełniać standardów wizualnych, no to będzie wymieniona na inny model. I co wtedy? No wtedy... Jej życie się zmienia. Idzie do pracy na kasie w Biedronce. Ale w Wilanowie. Książka, jedna część jest, druga część właśnie ujrzała światło dzienne, więc w księgarniach jest dostępna, ale uchyliłaś już przed chwilą rąbka tajemnicy, że to nie wszystko. No właśnie, nie wiem, co możemy zdradzić, a czego nie, ale powstaje dzieło filmowe, serialowe na podstawie żon Konstancina. Będzie serial, to mogę powiedzieć. I bardzo się cieszę, ponieważ
też również będę mogła uczestniczyć właśnie w pisaniu scenariusza i później na planie, co podobno rzadko się zdarza. Także bardzo się cieszę, bo bardzo mi się podoba. Już miałam styczność, no, jak byłam 15 lat młodsza i 20 kilo chudsza, to pracowałam jako modelka, więc teraz jakby mam już doświadczenia z drugiej strony kamery. Także jest to bardzo przyjemne uczucie i bardzo się cieszę, że będzie ekranizacja. Aczkolwiek tak się zastanawiam, czy mnie będzie patrzeć trochę na... siebie? Na bohaterkę pierwszej części, bo pierwsza część będzie ekranizowana, także no nie mogę się doczekać. A czego możemy się spodziewać? Czy ta fabuła zostanie oddana jeden do jednego? Bo to jest to częste zawsze pytanie. Później często też zarzuty się pojawiają, tak? Że nie wiem, książkę czytałam, zupełnie inny świat tam był, niż później widzimy na ekranie. Jak to będzie w tym przypadku? W tym przypadku już jakby mamy taką Biblię, to się nazywa. I są oczywiście postacie, które są w książce. Fabuła będzie zachowana, tak? Będzie Konstancin, będzie na bogato, także... No tego chyba nie unikniemy w tym przypadku. Tak. Ale będziesz miała też wpływ na obsadę? Tak, już mamy jakby takie pierwsze typy i jakby jesteśmy na etapie ustalania. Także cudownie, bo będę miała wpływ właściwie na wszystko, więc bardzo się z tego powodu cieszę. No i tu się pojawia ta zazdrość, teraz pozytywna we mnie. I już z wypiekami na twarzy czekam zatem. Pewnie jeszcze chwilę będziemy musieli poczekać na efekt, ale... Tak. Prace teraz są nad scenariuszem i praca na planie dopiero będzie wiosną przyszłego roku. Także no, dzieje się. Czy w takim razie będzie się dziać też w trzeciej części? Tutaj pytanie podchwytliwe. Oczywiście, że tak, bo ja nie wyczerpałam w ogóle swoich zapasów wiedzy. No ta książka się kończy w takim momencie, że ja sobie nie wyobrażam, żeby nie powstała chyba kolejna część. Tak, będzie kolejna część. Jest już zarys, no bo mieliśmy żony, były kochanki. Czym jeszcze zaskoczysz nas, no, droga Ewelino? Tego zdradzić nie mogę, ale mogę właśnie powiedzieć, że będzie trzecia część, będzie co czytać. O czym marzysz? Ojej, a to pytanie po prostu. Wiesz, wiele osób marzy o pieniądzach, wiele osób marzy, żeby mieć apartamentowiec. O czym marzy żona, kochanka, whatever? O czym marzy kobieta Konstancina? Ja już na szczęście nią nie jestem, więc mogę powiedzieć po prostu za siebie, że no, nie wiem, życzę sobie, marzę o tym, żeby być zdrowym, żeby synek był zdrowy i jakby nie myślę o finansach. Jakby kompletnie wyłączyłam ten tryb. Są rzeczy, których kupić nie możemy. No, wbrew pozorom. No dokładnie tak, więc ważne, aby być zdrowym, mieć zdrową rodzinę i tyle. To co? My czekamy z niecierpliwością, aż znowu będziemy mogli zajrzeć pod tą przysłowiową kołderkę. Oj, tak. Bo przecież uwielbiamy jako ludzie zaglądać pod kołderkę. No druga część jest zdecydowanie mocniejsza, ponieważ wydawca już się zgodził. Czyli z tej strony części... też musiał wyjść ze strefy komfortu i bezpieczeństwa. Tak, przy pierwszej części powiedział, że to jest za mocne, a przy drugiej już mi pozwolił na wszystko i nie ma żadnych uwag, także bardzo go lubię. Pozdrawiamy. Czyli moje spostrzeżenie było słuszne, że ta część jest mocniejsza. Tak. Bo mówię, na początku ona się rozkręca, ale później są, mówię, takie momenty i mówię to dla ciebie jako autorki w formie komplementu, że rzeczywiście powodują ten tak zwany odruch wymiotny. Tak jest. Przepraszam. Nie, to my dziękujemy. Tak, myślę, ale to... cudowne jest to, że właśnie dostaję mnóstwo wiadomości, bo przedpremierowo można było zamówić książkę i już część była dostarczona w poniedziałek, więc kobiety znowu mi pisały, że przeczytały, że zarwały nockę, że zarwała nie nockę. Nie tylko kobiety. Tak, zarwała nockę przy małym dziecku, a tak, albo na przykład rzuciła wszystko na obiadu, nie ugotowała, bo musiała czytać. Także odbiór jest naprawdę cudowny. Aczkolwiek jedna napisała, że mąż powiedział, że
już więcej jej książek moich nie kupi. Oho. Tak, bo jest nieekonomiczne, bo przyczerpała ją w jeden dzień. Nie, myślę, że to jest też plus, wbrew pozorom, bo po prostu nie można się od niej oderwać i rzeczywiście ja też w weekend siadłem do lektury, akurat było ciepło, więc w miłych okolicznościach ptaszki ćwierkały, ale siedziałem, mówię, dobra, no jeszcze 10 stron, ale już było to 10, nie, no dobra, to jeszcze kawałek, bo sam chciałem wiedzieć, co będzie dalej. No a z każdą stroną rzeczywiście ta akcja się rozwija, w szczególności, że też się dzieje dwutorowo, tak, więc mamy te dwie przestrzenie, czasoprzestrzenie. Dokładnie tak, a seria to już będzie w ogóle po prostu totalna petarda. Niech ona wystrzeli dobrze. Oj, tak, będzie się działo. No to co? My czekamy, żeby rzeczywiście zajrzeć pod tą kołderkę znowu, ale też wspomniałaś jeszcze o kobietach. Czy one też dzielą się jakimiś swoimi, czy ty dostajesz tego rodzaju wiadomości, że one dzielą się swoimi jakimiś doświadczeniami i też poniekąd utożsamiają się z tą akcją? Oczywiście, że tak. Przy okazji pierwszej książki i to w ogóle jest dla mnie bardzo wzruszające i szokujące wręcz, że dostałam od kilku kobiet wiadomości, że zdecydowały się pójść do pracy, pójść na terapię. Nawet dwie, trzy mi napisały, że odeszły od przemocowego partnera, męża, razem z dziećmi, tak? Czyli jednak po prostu zobaczyły, że to, co się dzieje u nich w domu, nie jest normalne. Także no, to jest dla mnie bardzo wzruszające, bo kilka rodzin, z tego co wiem, tak, a mnóstwo pewnie historii jest podobnych, o których nie wiem. Także kilka rodzin zostało jakby uratowanych, tak, z tego przemocowego związku. Spodziewałaś się, że taki będzie odzew, żebyś miał wpływ na kobiety? Prawdę mówiąc nie, bo nie chcę mówić, że jestem taka skromna, ale naprawdę to nie wiedziałam nawet, tak? Nie zdawałam sobie sprawy, jak duży jest to problem, bo pisałam o Konstancinie, a taki Konstancin jest w każdym mieście pod miastem i jednak ten problem przemocowy jest bardzo duży. I cieszę się, że właśnie zaczęłam taką dyskusję, tak, na ten temat i zaczęłam pokazywać, że to nie jest normalne. Myślę, że jesteś też, to jest akurat dobrze i źle w twoim przypadku, ale myślę, chcę, żeby to było w pozytywnym aspekcie, że jesteś o tyle wiarygodna dla tych kobiet, no bo mówisz o tym, co sama przeżyłaś, bo jeśli ktoś nam mówi z tego tak zwanego, z tej tak zwanej ambony, tak, o czymś, o czym nie ma zielonego pojęcia, to my też do tego podchodzimy dosyć sceptycznie. Mm. Natomiast jak ktoś nam o czymś mówi, czegoś sam doświadczył, no to nasza percepcja się zmienia. Tak. No wszystko zaczęło się od tego, że opublikowałam na Instagramie zdjęcia z mojego pobicia. Miałam wtedy spękniętą czaszkę, strzaskany oczodół, jedną zatokę. I od tego się właśnie zaczęło. Odezwał się wydawca, że trzeba by było napisać coś takiego. No i od tego się zaczęło. To niech to trwa, bo chcemy więcej tych historii i myślę, że chyba wszyscy ci zazdrościmy siły i odwagi, zarówno w tych aspektach życiowych, jak i chociażby w tym, żeby wydać takie książki. Bardzo mi miło, dziękuję. Trzymam kciuki za serial, trzymam kciuki i czekam prywatnie na trzecią część. Czego ci życzyć? Zdrowia. Jednak. Tak. Zostajemy przy tym, czego nie można kupić za pieniądze. Dokładnie tak. To w takim razie dużo zdrowia i tej siły, odwagi również. Niech ona się nie kończy. Dziękuję. Dziękuję również. I kochanki Konstancina w księgarniach już są dostępne. Zachęcamy. Kontynuacja bestsellera Żony Konstancina, wydawnictwo Pruszyński z K. Nic, tylko czytać. Tak. I czekać na ekranizację. Czekamy na wszystko. Dziękuję ci pięknie. Dzień. Ewelina Ślotała. Dziękuję.